Co to jest magnetar? Magnetar jest dość specyficznym typem gwiazdy neutronowej, czyli obiektu pogwiazdowego, zapadniętego w sobie jądra masywnej gwiazdy, w którym grawitacja wiąże materię tak mocno, że łączy protony z elektronami, sprawiając, że gwiazda w dużej mierze składa się właśnie z neutronów. Magnetar jest gwiazdą neutronową o olbrzymim polu magnetycznym, którego wartość może dochodzić nawet do 100 bilionów gaussów. Magnetary do powstawania wydają się potrzebować dużo większej prędkości obrotowej niż normalnie wykazują gwiazdy. Dlatego też mogą powstawać w ciasnych układach podwójnych, gdzie najmniejszą gwiazdę opada materia z większej, a potem ponownie w drugą stronę. Rotacja mniejszej gwiazdy podczas akrecji przyspiesza, dzięki czemu w momencie jej wybuchu jako supernowa może powstać właśnie magnetar. Druga gwiazda zostaje najprawdopodobniej wyrzucona z dużą prędkością z układu podwójnego i kontynuuje podróż przez kosmos już jako pojedynczy obiekt. Olbrzymie pole magnetyczne wpływa na zachowanie się plazmy gwiazdy i powoduje co jakiś czas coś na kształt trzęsienia powierzchni magnetara. Wyzwalane są w tym momencie olbrzymie energie, a przez powierzchnię przechodzi fala uderzeniowa. A po więcej informacji na temat magnetarów, pulsarów, gwiazd neutronowych zapraszam serdecznie na drugi kanał do odcinka właśnie o gwiazdach. Link w prawym górnym rogu ekranu i w opisie filmu. No i cóż, widzimy się w kolejnym Co to jest?